tym roku z okazji uroczystego otwarcia obchodów Sakrofilmu zorganizowana została wystawa prac fotograficznych Stanisława Orłowskiego. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sakrofilm jest już 20. organizowaną w Zamościu. My mamy współpracę Terni Zamość od 7 lat i każdy roku my jesteśmy tu dla Sakrofilm i mamy delegację w Nasz Festiwal od Zamość. O wojnie i pokoju w spotkaniach w drodze do jednego ojca to hasło przewodnie obchodów, które jest rozważaniem obecnej trudnej sytuacji na Ukrainie. Dlatego organizatorzy zdecydowali o doborze repertuaru pod kątem tych wydarzeń. W roku ubiegłym, kiedy pytano mnie o temat tegorocznego Sakrofilmu, proponowałem przebaczenie i pojednanie, bo jest to temat taki istotny i ważny w relacjach międzyludzkich. Ale w związku z tym, że ta eskalacja działań wojennych we wschodniej Ukrainie, działalność państwa islamskiego, różnych grup terrorystycznych, Al-Kaidy, Boko Haram i tak dalej, no mimo wszystko sprowokowała mnie do podjęcia tematu wojna i pokój. Sakrofilm podejmuje próbę dialogu między religiami monoteistycznymi jak judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Jak twierdzi Andrzej Bubeła, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowy, wydarzenie to cieszy się dużą popularnością. Co roku w trakcie trwania projekcji przychodzą nie tylko nowe osoby, ale też stałe grono zwolenników tego typu kina. To jest 20. edycja, także to jest jakieś tam pewne podsumowanie naszej 20-letniej już pracy z tym festiwalem, z tym przeglądem filmowym. No cóż mogę powiedzieć, że uczymy się tematyki właśnie z kręgu kultury islamu, judaizmu i chrześcijaństwa, tematyki i kultury, i religii. Szukamy filmów, które są ważne, mówią o duchowości człowieka w tych kręgach kulturalnych. No, 20. edycja poświęcona jest tematowi wojna i pokój w drodze do jednego ojca. Patronat honorowy nad uroczystością objęli biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, prezydent miasta Zamość Andrzej Wnuk, profesor Krzysztof Zanussi, reżyser, oraz doktor inżynier Krzysztof Pancerz, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.